Panie i panowie, podziękujmy na stojąco Mateuszowi za to, że walczył do końca. Wielkie brawa dla Mateusza. Niech usłyszy wasze brawa, Mateusz, jesteśmy z tobą, wierzymy, że nic poważnego ci się nie stało. Trzymamy kciuki w imieniu wszystkich Świdniczan. Wracaj szybko do zdrowia. Decyzją sędziów przez nokaut techniczny wygrywa Piotr Jamro. Wielkie brawa! Reprezentant klubu Fighter Kaczmarek Grodowski, w narożniku trenerzy Arkadiusz Kaczmarek, Krystian Kaczmarek, a pas wręcza Paul Martin, prezes Federacji UK. Oczywiście trenerzy Krystian Grodowski i Arkadiusz Kaczmarek. Wielkie brawa dla Piotra, Świdniczanin zdobywcą pasa, o który walczył, pasa zawodowego mistrza Polski WKA. Państwo, pasa nie można wygrać przez nokaut. Na niego trzeba zasłużyć ciężką pracą. 20 lat ciężkiej pracy, wychowywania młodzieży, potów wylanów, wylany na sali Arkadiusz Kaczmarek, trener Fight Clubu Kaczmarek Grodowski. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, przede wszystkim kibicom, bo dzięki wam my jesteśmy i funkcjonujemy, robimy piękne show. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. Chciałem taki pas zdobyć, byłem bardzo blisko mistrzostwa świata, ale nie wyszło. Niestety bywa tak, że się przegrywa. Bywało wiele razy, że się wygrywało. Takie jest to. Jeszcze raz wam wszystkim serdecznie dziękuję, żeście tak licznie przyszli. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim drużynom, które przyjechały, wszystkim zawodnikom. No i idziemy dalej do konkurencji. Dziękuję bardzo.